już chyba można powiedzieć na absolwentki prawie, albo już. Od godziny. O, to dziękuję. Roku Akademiku Pięknych w Warszawie Wydziału Malarstwa. Ja jestem pracownikiem Głównej Biblioteki Lekarskiej, jestem kierownikiem działu Starej Książki Medycznej, w którym się obecnie znajdujemy i mam ogromną przyjemność Państwa powitać i otworzyć ten wernisaż. Dla nas jest to wystawa bardzo szczególna, dlatego że dotyczy wspomnień, dotyczy tego, co kiedyś, dotyczy historii, a właśnie historię i wspomnienia staramy się w naszym dziale kultywować, upowszechniać i utrzymywać, żeby zachowały się jak najdłużej dla potomnych. Przekażę głos teraz panu doktorowi Arkadiuszowi Karapudzie i potem pani Annie, którzy na pewno więcej opowiedzą o samej wystawie i o autorce. Dziękuję. Ja pozwolę sobie uzurpować taką, jak ja mam chrypę, chyba. To jest również wystawy Ani Błysk, na której mamy przyjemność być. Bardzo chciałbym serdecznie podziękować pani Agnieszce Bójko oraz dyrekcji Głównej Biblioteki Lekarskiej za możliwość współpracy. Podziękowania przyjmuję. Tak, bardzo składam na pani ręce podziękowania, że możemy się tutaj znajdować w tym niezwykłym kontekście właściwie, chociaż wyjdąc po tych różnych komentarzach. I dochodzą do celu, jakim jest wystawa Ani. Wystawa, która wydaje mi się, mogę już powiedzieć, bo jest po obronie, komentarze, które pojawiły się, że wystawa bez właściwej jakiejś zbędnej nonszalancji czy uatrakcyjniania.